Witam w pierwszym filmie z gry Rise of Cultures, czyli ten film będzie wstępem do tej gry na moim kanale. No i oczywiście, jak interesują Cię takie filmy, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapeczki pod filmem. No i oczywiście, siema ziomki, ziomale, witam Uksantora na kanale. No i tak. Przyszedłem rano do gry. Oczywiście ja już jestem dosyć troszkę rozwinięty. Może nie bardzo rozwinięty, bo są gracze dużo bardziej rozwinięci. Tutaj w tej grze może słowem wstępu, że tak powiem, zaczynamy od epoki kamienia. To jest całkowity początek tej gry. Dosyć szybko idziemy do epoki brązu. W miarę szybko przechodzimy przez erę minojską. I starożytna Grecja już idzie się dosyć powoli, długo już. I wczesny Rzym to już długo, długo, długo się tutaj idzie, długo się rozwija to wszystko i wszystko coraz wolniej, jak to we wszystkich grach, w których postępuje rozwój. No ja jestem we wczesnym Rzymie, oczywiście, już troszkę tutaj odblokowałem i odblokowuję dalej. No i co my tutaj mamy? Po pierwsze, na początku, jak byłem w epoce brązu, to miałem problem z rozmieszczeniem budynków. I dalej mam problem z rozmieszczeniem budynków, tylko w tej chwili już mam po prostu dużo miejsca. I powiem szczerze mówiąc, że to jest moja straszna pięta achillesowa, jeśli chodzi o to w tej grze, że ja tutaj nie potrafię zagospodarować przestrzeni. Patrzcie, jak tutaj mam puste miejsce, tu mam puste miejsce, tu mam puste miejsce. Trzeba by to kiedyś przegospodarować, ale mi się po prostu nie chce. Pełno pustych placków i po prostu nie ma co tutaj wsadzić, nie ma gdzie tego przesunąć. To jest po prostu coś, czego zwyczajnie w tej grze nie umiem. No ale to też trzeba zrobić tak, żeby po prostu tutaj budynki, które dają zadowolenie, dawały rzeczywiście zadowolenie na niektórych budynkach i ja sobie tutaj staram się, żeby na budynkach produkujących żywność dla miasta było zadowolenie i na budynkach produkujących materiały też było zadowolenie. No i tak to mam rozmieszczone, ale ostatnio nawet miałem problem, żeby postawić taki większy domek. Domki dają ludzi do pracy. Tak? Bo mamy tutaj u góry ludzi, którzy u mnie w tej chwili, żaden w tej chwili już nie pracuje i zatrudniamy ich do kolejnych czynności. I w tej chwili sobie po prostu tak, przejdę, zbiorę sobie żywność, pięknie, 438 tysięcy żywności, zbiorę sobie pieniążki, pieniążki zbiera się z domków, w których są właśnie mieszkańcy. Żywność musimy nastawić, żeby się produkowała. No i zawsze codziennie mamy takie o incydenty do zbierania. Co 2 minuty, co 3 minuty. I też to zabiera pracowników. Tutaj dostanę kamyczki, walutę premium. Tutaj dostanę losowy przedmiot jakiś. Można oczywiście przesuwać ekranem, a można sobie kliknąć w tą strzałeczkę i też nas przeniesie. Tutaj dostanę monety. Tutaj jest reklama. Puszczę reklamę, obejrzę. I też dostaję losowy przedmiot tutaj za reklamę. Akurat w tym przypadku materiały dostępne w mojej erze. I zawsze dostaje się materiały dostępne w mojej erze, jeśli chodzi o losowy przedmiot z reklamy. Tutaj też mamy w głównym budynku raz na 8 godzin właśnie widać było, dostajemy materiały. Tutaj możemy puścić 4 reklamy dodające bonus do produkcji wszystkiego na naszej grze przez, zdaje się to, 4 godziny działa, jak się obejrzy wszystkie 4 reklamy. Teraz nie będę patrzył tych reklam. No i wiadomo. Jeśli zwiększymy sobie ten bonus, to dostajemy więcej tych materiałów. Mamy 3 rodzaje budynków produkujących, czyli w każdej epoce mamy jakiś tam rodzaj tego rzeczy, na przykład w epoce brązu alabastrowy bożek,
Bransoleta z brązu wełna. No ja jestem w tej chwili we wczesnym Rzymie. To mam dostępne kamienna tablica, złoty laur i tunika. Ale na razie mogę robić tylko złoty laur. A robię kolumny i togi. Za kolumny i togi mogę sobie kupić w handlu właśnie pyk te tablice i te ubranka, nie? No, na razie nie potrzebuję, żeby to zrobić. O, tutaj już mi się pootwierały te rzeczy. Tak więc dostałem sobie, o, 10 kamyczków. O, 3 punkty badań. To punkty badań mają być niedługo podobno wycofane, bo nadchodzi już niedługo wielka aktualizacja, która w tej grze dużo zmieni. Tutaj jest budynek szkoła, taki dodatkowy, który daje też punkty badań. To sobie nastawię od razu na 8 godzin, będę miał wieczorem. Fajnie. No i te budynki produkujące zawsze nastawiam. Sobie tutaj zawsze nastawiam, żeby robiły, bo to jest dosyć ważne, żeby później to było do handlu i żeby można było się rozwijać, bo tak właśnie tutaj chyba mogę odblokować już coś. Tak, w Chinach mogę blokować właśnie. Widać, że to musiałem kupić, to musiałem zrobić w Chinach, a to już miałem z poprzedniej epoki. Żywność, pieniążki trzeba cały czas robić, bo cały czas są potrzebne. No i sobie odblokuję technologię. Proszę bardzo. Pyk, pyk. Ulepszenie, mały dom. I dodatkowo mogę mieć 3 małe domy w Chinach. I przejdę sobie w tej chwili do Chin, żeby to zrobić. A tutaj, no powiedzmy, że sobie włożę punkty badań, te 15 moje. Pyk. W pola ryżowe. Tutaj opatrzność rzymską będę mógł zrobić właśnie w tym momencie, jak sobie kupię tablice i te tuniki, czy jak to się tam nazywa, zapomniałem. No dobra, i sobie przejdę do handlu i sobie powiedzmy kupię tablice. Raz, dwa, trzy. Czasami nie da się kupić, bo już oferta wygasła. No i sobie od razu odzyskam tą walutę handlu. Czyli sobie wystawię pięknie kolumny, togi i czego tu mam więcej? Kolumn mam więcej. Dobra. I to zaraz powinni kupić i dostanę 30 tysięcy tej waluty. Fajnie. Handlowej. To oczywiście handlowanie trzeba odblokować w badaniach. Nie wspomniałem, na początku filmu miałem wspomnieć, czemu nagrywam w takim trybie. Bo właśnie ten tryb, jak przejadę myszką na koniec ekranu, powoduje, że nie przesuwa mi się ekran. A jakbym zrobił pełny ekran to jest równomierne z takim czymś, to jest takie głupie przesuwanie ekranu po krawędziach. I to wspiera BlueStack, taką głupotę. I to strasznie przeszkadza w robieniu bitew, ale bitwy później. O, widzę, że już mi się tutaj sprzedało. Już kupiły 2 osoby. To zaraz też powinno się sprzedać. I fajnie. Tutaj mogę obejrzeć kolejną reklamę, ale nie będę na filmie jej puszczał. To tylko była tylko prezentacja. Tutaj mogę sobie puścić następnego pracownika. Następnych 5 pracowników. O, i fajnie. No i się sprzedało, super. W tej chwili nie mam więcej pracowników, bo 3 pracowników kupiło materiały na rynku i 3 pracowników sprzedało. I trzeba poczekać całą godzinę, aż oni wrócą i to jest limitowane właśnie. Tak więc nie można przesadzać z handlem. Tutaj kolejna rzecz do odblokowania i mówiłem, że przejdę sobie do tych Chin, żeby coś zrobić. Oczywiście wcześniej mamy też tam inną kulturę sojuszniczą, ale ja w tej chwili w Chinach jestem. No i pięknie.
Co ja tutaj odblokowałem? Oczywiście odblokowuje się od początku, czyli tutaj zdobywa stopniowo. Trzy domki odblokowałem stopniowo, kolejne budynki. Tutaj już mam trochę rozwinięte te Chiny. No i tak. Mogę postawić domeczki, czyli okej, trzy domki. Czy one mi się tutaj gdzieś zmieszczą? Niech będzie raz. Dwa. Trzy. Warto postawić takie domki, za pół godziny będę miał trzech pracowników więcej, nie? Tutaj oczywiście ostatnio sobie odblokowałem teren. Tereny, odblokowanie terenów, czyli to ekspansja w nagrodę, zdobywa się właśnie za walkę na mapie. Za klasyczną walkę na mapie. No. Mam też możliwość ulepszania budynków, domków. I powiedzmy, że sobie zafunduję ulepszenie. Aha, tu potrzeba 5 pracowników, czyli nie. Chyba, że sobie tutaj. Nie, szkoda. Szkoda anulować tego pracownika, bo tutaj on jeszcze robi tylko 40 minut, a to jest praca, która trwa 6 godzin. Czyli mogę ewentualnie wycofać tego, który jest w kolejce, a to za 40 minut jak przeminie, to będę miał 8 aż pracowników i sobie dzisiaj będę ulepszał domki. No, bo materiałów w Chinach mam dosyć sporo, żeby ulepszać domki. Co ja tam potrzebuję w ogóle do ulepszania domków? Do ulepszania domków potrzebuję te togi, tak? Te płótno, złote laury, sporo ryżu, dużo ryżu, bardzo dużo ryżu, bo nie mam tak dużo, mam 139 tysięcy, a to trzeba 14 tysięcy i 20 tysięcy tego. A do zwykłego domku, do ulepszenia, no już trochę mniej, ale też nie mało. No, nie wiem, czy się wyrobię z ulepszaniem tym domku. No i okej. Ewentualnie jak tutaj ulepszają mi te domeczki, to mogę sobie... Aha, tutaj robią cały czas te kokony. To zabiera jednego pracownika, to niech sobie tutaj robią te kokony. Okej, bo nie wiem, do czego to później będzie potrzebne. Tutaj w polach ryżowych mi tutaj robią i też sobie pola ryżowe na razie anuluję następną turę i za 40 minut wezmę się za ulepszanie właśnie domków. No, a pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda Egipt. Oczywiście Egipt na początku wygląda całkiem inaczej, odblokowujemy tutaj od tego miejsca. Ja już mam tutaj wszystko odblokowane. Domki zbierają takie monety. Tutaj zbieramy papirus. Tak, to jest papirus. Papirus. Nastawiamy sobie papirus. Nastawiamy bryłki złota w kopalni. Tylko, że tutaj zadowolenie zwiększa się poprzez nawodnienie. W głównym mieście dają to obiekty kultury, a tutaj daje i rzeka, i jakieś studnie, jakieś nawodnienie, jakieś kanały. Ja sobie do kopalni tutaj zwiększyłem na max to zadowolenie, a do budynków produkujących już nie mam tego tak na max. O, wczoraj zapomniałem odebrać wieczorem krótko działającej produkcji. Teraz sobie nastawię krótko działającą produkcję na te zwoje papirusu. To tylko 1,5 godziny się będzie robić. I na takie anchy, nie? Ale muszę za 1,5 godziny przyjść, odebrać, nastawić. I jak powiem, że dłużej mi nie będzie, to sobie nastawię na 6 godzin w sumie takie lepsze produkty. No ale aktualizacja, która nadchodzi w Rise of Cultures, spowoduje, że trzeba będzie mieć te wszystkie rzeczy prawdopodobnie i dlatego robię te zwoje papirus i anchy też. A tego po prostu i tak mam dużo więcej, no bo tego się ogólnie
jak widać, produkuje zdecydowanie więcej. Tutaj tylko 30, 90 w sumie, półtorej godziny na moim etapie ulepszenia, zadowolenia. A tutaj aż 720, tak. Tyle tego leci, ale to idzie z dwóch budynków po prostu 720, bo to mam dwa budynki tego, dwa budynki tego. No i fajnie. No i teraz kolejny etap tej gry, czyli po prostu walka, nie? A walkę się odbywa na dwóch polach. Pierwsze walki odbywają się na mapie ogólnej i tutaj odkrywa się tereny, które tutaj odkryłem. Za monety kupuje się teren, który odkrywa się ponad godzinę i walczy się z przeciwnikami. Tak? Ja tutaj walczę z jakimś wielkim Cezarem, czy kto to jest. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. I powiedzmy, tutaj jeśli mamy za słabe wojsko na zwykłej mapie, to nas tu informuje, że musimy zbadać lepsze jednostki i nie możemy zawalczyć. A ja tutaj mogę zawalczyć, bo mam wystarczająco dobre jednostki. No i sobie zawalczę. No i rozłożenie wojsk tutaj ma znaczenie, bo konnica, tutaj ja sobie też postawię konnicę przed ich konnicami. Pyk, pyk, pyk. Konnica szarżuje i przelatuje przez pierwsze jednostki, żeby zabić naszych łuczników. Dlatego ja sobie tak postawię tutaj wojska, piechotę po prostu w tym miejscu, żeby ona walczyła z tymi po prostu, z tą konnicą. Tutaj sobie postawię. To tak trochę tutaj mi nie pasuje. O, widzicie, bo tutaj po jednym polu, ale w sumie zmieszczą mi się tutaj łucznicy, tak, zmieścili się. No i fajnie. I teraz tak, sobie zerkam, że tutaj łucznicy są za granicą, za barykadami. Barykady też trzeba rozwalić, bo jak się nie rozwali barykad do końca, chociaż wszystkie jednostki byśmy zabili, to dopiero po rozbiciu barykad wygrywamy bitwę. I ja właśnie mam tutaj dowódców takich byki jeżdżące, tak jakby dodatkowa konnica do respienia w dowolnym miejscu, żołnierze, włócznicy do respienia w dowolnym miejscu i rzut kamieniami też w dowolnym miejscu. No i dobra, zaczynam. No i w tej chwili szybko mi się respi te jednostki lądowe, tu sobie zrespię, żeby mi tych łuczników biło. Łucznicy przy okazji strzelają sobie tam gdzieś w te jednostki. Tutaj właśnie sobie rzucę tymi kamieniami w te jednostki. No i powiedzmy sobie zrespię właśnie te byki, żeby mi tutaj atakowały tych. A tamci tam sobie walczą na dole. I fajnie. Ale to te bitwy randomowe, te klasyczne, fabularne, to się zawsze wygrywa, jeśli jest opcja, że możemy wygrać. No chyba, że ktoś naprawdę bardzo słabo zagra. No to już nie ma szans, nie? No ale to ktoś by musiał naprawdę nie umieć grać. No i fajnie. Wygrałem. Zwycięstwo. Super. No i teraz muszę sobie odbudować te jednostki. Odbudowanie jednostek można robić oczywiście na dwa sposoby, wiadomo, no bo w kolejnym etapie, który opowiem, czyli w poszukiwania skarbów, możemy zdobywać przedmioty odzyskujące nasze wojska, czyli mamy takie bilety, uzupełnienie koszar ciężkiej piechoty, uzupełnienie koszar piechoty, uzupełnienie pełne koszar, uzupełnienie koszar kawalerii, uzupełnienie koszar strzelców. No i trochę tego mi się uzbierało. Ale ja sobie nastawię po prostu klasycznie odbudowę jednostek. Cofnę trochę. Tutaj to kosztuje monety i żywność, nie? Wiadomo, czyli trzeba mieć tę żywność i monety. I sobie tutaj po prostu tworzę te jednostki. To zawsze trwa dosyć długo, ale nie aż tak strasznie długo. No tutaj ponad 40 minut się robi konnica najdłużej.
I bardzo długo się robi też ciężka piechota. No tylko czterech żołnierzy robi się 42 minuty. Bardzo długo, nie? I tutaj oczywiście sobie nastawiam, bo o tym zapomniałem. Tu mam dodatkowy taki budynek, który też sobie nastawiam, jeśli mam ludzi. No i fajnie. Tu dodatkowo coś mi wyskoczyło. To sobie mogę oczywiście to wziąć za jednego ludzika. Tutaj się skończyło jedno, to mogę odebrać. No i co? Jak jest pierwszy dzień dzisiaj, bo we wtorek zaczyna się pierwszy dzień poszukiwań skarbów, to nie potrzebuję w ogóle wojska tutaj na początku. I tak. Sprawdzimy sobie, jak mój sojusz sobie radzi. Danio już tutaj, kurde, zaczął. Pięknie, 4. Polak, kurde, 3. Przemek. No już widać, czołówka, kurde, zaczęła. Nie, czołówka jeszcze nie zaczęła. Ja też jeszcze w sumie nie zacząłem. No. I okej. Pierwsze, to jest takie łatwe, że lepiej robić negocjacje, bo jest możliwość wejścia w bitwę albo w negocjacje. No ja nawet na bitwę nie mam w tej chwili wojska, ale negocjacje z dwoma przedmiotami są banalnie łatwe, bo tutaj trzeba zgadnąć, kto co potrzebuje. No i co? Mogę po prostu dać wszystkim monety, ale dam monety, żywność. O, pyk. I nie będą się zgadzać tutaj. No jak ten nie chce monety, to chce żywność. Jak ten nie chce żywności, to chce monety i... Tara! No. To jest takie łatwe na początku, że no... Niemożliwe, żeby tego tak nie robić. Po prostu nie ma sensu walczyć wojskiem. No i fajnie. Dostałem modyfikację, malutki obiekt kultury, to sobie wrócę i sobie założę od razu. No bo to się albo zapomni później, a warto to sobie po prostu od razu założyć. Tylko tak, modyfikacje dodają bonus do tych budynków zwiększających zadowolenie, tak? No ja w tej chwili mogę tylko w dwóch tutaj, czyli pyk, czyk. Czasami te modyfikacje dodają też do produkcji coś. No to ja zawsze nie mogę kliknąć dobrze w to. Ale ta modyfikacja dodaje tylko premię kultury. Nic nie daje więcej żadnej produkcji, ani badań, ani nic innego. Dobra, i wracam na poszukiwania skarbów. No i drugi etap jest też łatwiutki. Trzy jak są, to też się da zrobić bez problemu. Bo tutaj tak, daje pyk, 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 pyk. Pyk. No i bardzo łatwo, bo w ogóle nie chcą pierścieni, czyli te dwie rzeczy mi zostały, nie? Czyli tutaj nie chcę ten wielki monet, to daje mu żywność. O, ten to nie wiadomo co chce. Kurde, bo nie pokazał. No dobra, dam mu monety, a jeśli nie, ale się udało. A jeśli nie, to są trzy tury, więc w trzeciej turze bym na pewno zrobił. No i fajnie, odbieram nagrodę. Co tu dostanę? O, tunikę. No, może być, może być. Gorzej, jakbym dostał te kompasy, jak ja nie lubię tych kompasów dostawać. Dobra, i tutaj też trzy, tak więc banał. O, nie chcieli monet. To już mamy dwie rzeczy, czyli po prostu... tu dam żywność, a tu on tutaj... No jeśli nie chce żywności tutaj, to tylko pierścień, na pewno na tym ostatnim. Ale ten tutaj pierwszy chciał co innego, zostaje mu pierścień do wyboru i pięknie. Super. Obieram nagrodę. Żywność. Chciałem powiedzieć monety, bo monety... Nie wiem, czy się tutaj dostaje, ale żywność to taki drop słaby, powiem, żywności mogę sobie robić po prostu w moim mieście. I tutaj już gorzej jest w tym momencie, bo nie wiem, czy mam tyle wojska. Można zerknąć, czy mam. Nie mam tylko dwóch żołnierzy, tak więc w tej chwili tutaj już nic nie zrobię. A walka jest tutaj trudniejsza niż normalnie. Tu jeszcze mi się 4 minuty robi wojsko. Wiecie co?
ze względu na to, że nagrywam to na YouTube, zrobię taki myk. I tutaj kliknąłem. Łuczników akurat mam, tak? Dobra, to sobie wykorzystam przedmioty. Uzupełnienie koszar piechoty. 34. Pięknie. Uzupełnienie koszar ciężkiej piechoty. Pięknie. I uzupełnienie koszar kawalerii. 6, w sumie jest 8. To też nie najgorzej. Mam całe wojsko, mam całe wojsko. No i powiedzmy, że sobie zawalczę, nie? Na tych poszukiwaniach skarbów. Bo tutaj już jak jest negocjacja na 4, to już może się nie udać. I dlatego sobie przejdę, pyk, do bitwy. I też będzie gameplay z tego. No tutaj mamy samych wojaków, kurde, żołnierzy. No to co ja mogę dać? Też chyba samych wojaków, nie? Tylko zobaczcie, nas tutaj jest mniej. Jest nas tutaj czterech, a ich jest raz, dwa, trzy, cztery. Nawet nie wiem, czy tak nierówno są jakoś ułożeni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu na czterech. No ale ja mam jeszcze tutaj wsparcie w bonusach, nie? Dobra, zaczynamy. Pyk. Tak centralnie, wsparcie centralne puszczę, tak? Tutaj puszczę im wielką bombę, to stracą dużo życia. I centralnie puszczę też te byki i pokonają ich. Na luziku. Początek jest łatwy, gorzej już później. Znaczy w 20-30 etapie to już tam ciężko. No nawet nie zdążę puścić bomby, już wygraliśmy. Puk. I pięknie. A ze względu nie gram na to w pełnym ekranie tej gry, bo właśnie w późniejszych etapach, gdzie jest większy obszar mapy do zaobserwowania na tych poszukiwaniach skarbów. Co tu dostałem? No, 2 punkty badań, to jeszcze jest ok. Tutaj jest jakiś trudniejszy przeciwnik już, ale oni są łatwi, na początku są łatwi. No i tutaj już mam 4. Tylko przesunięte mam. Jestem drugi, można powiedzieć. Fajnie. No i jeszcze jedną zrobią ludziki tutaj i dostaniemy w nagrodę skrzynkę. Można dostać żeton ewolucji Fortecy Piratów. Jest taki budynek, który się buduje. Można dostać też dodatkowe budynki dające premię do, tu akurat do piechoty, albo te żetony, co już pokazywałem, jak się korzysta, albo najgorsza rzecz, jaka może być, czyli te cholerne próby, kompasy, ja tego najgorsze to jest, no i to punkty badań to jeszcze może być, bo to można sobie wydać, wykorzystać do rozwoju swojego miasta. A ta Forteca Piratów to tutaj jest taki budynek i bardzo rzadko dostaje się te żetony. No i to jest taki budynek, który tutaj się ulepsza na początku. Ja kiedyś myślałem, że to jest bonus do walki, dosłownie. Że to jest bonus do siły tych żołnierzy, a to jest przecież bonus do prędkości, do szkolenia tego wojska naszego. Na początku dostajemy czekajcie, bo tutaj są poprzednie etapy, nie, to jest pierwsze, na początku dostajemy 5% do szybkości rozwoju naszych jednostek, do budowy naszych jednostek, nie do rozwoju, tylko do budowy, później 6-8% tylko, następnie jakiś bonus do kultury, później jedna fiolka już nam wypada z tego zawsze raz na 24 godziny. Tutaj w następnym dostanę znowu bonus do kultury, czyli nieciekawie, tutaj bonus do kultury, czyli nieciekawie, nic ciekawego i dopiero tutaj będę potrzebował aż 3 żetony i to jest dosyć dobre, bo to już 13% do skrócania rekrutacji jednostki. Szkoda, że tego wcześniej nie ma, bo to
to, według mnie to i to w ogóle jest niepotrzebne, a to mogłoby być już tutaj, nie? Tak, tak lepiej by było. No. Monetki można sobie odbierać oczywiście częściej, ale to wypada mniej tutaj tego. No i fajnie. I tyle drogą wstępu do tej gry. Wstęp bardzo długi, półgodzinny. No i oczywiście jak filmik się podobał, chcesz widzieć takie filmiki na moim kanale częściej, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapeczki pod filmem. O, jeszcze sobie nastawię tutaj po prostu... Te wojsko to mi się tutaj szybko zrespi. To powiedzmy, że sobie nastawię żywność na 40 minut tutaj. No i na tym super gospodarstwie po pół godziny. No i oczywiście trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa! Tu, 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 tu. Cześć!